Dzień, który Heniś poznał? Kość dinozaura! Cześć, kości dinozaura! Cześć, Henisiu! Jak ty się dzisiaj miewasz? Nie mogę narzekać, Henisiu. Uwielbiam mieszkać w muzeum wśród tych wszystkich najwspanialszych skamielin. Cześć, Henisiu! Cześć, skamieliny! Kości dinozaura. Czym dokładnie są skamieliny? Widzisz, Henisiu, to szczątki dawnych zwierząt lub roślin, zachowane w skałach od milionów lat. I jak te skamieniałe szkielety. Witajcie, skamieniałe szkielety. Cześć, Henisiu. Jak te skamieliny trafiają do muzeum? Dzięki specjalnym uczonym, którzy nazywają się paleontolodzy. Paleontolog szuka skamielin, wykopuje je i przywozi do muzeum. Tu dowiadujemy się o nich więcej. Jak na przykład o tym niezwykle delikatnym dinozaurze. Jaju! O nie, coś ty zrobiła! Co teraz będzie, Henisiu? Gdyby tu był paleontolog, cofnąłby się w czasie i pomógł znaleźć inne jajo dinozaura. Chyba wpadłem na świetny pomysł, wiesz? Mogę zostać paleontologiem i razem cofniemy się w czasie po to, żeby znaleźć jajo dinozaura. To doskonały pomysł, Henisiu! Dobrze, ale od czego zaczniemy? Skoro szukamy jaja dinozaura, to najpierw powinniśmy znaleźć dinozaura. Słusznie, Henisiu, ale gdzie znajdziemy dinozaura? Nie bój się, Henisiu, to tylko brontozaur. Jest roślinożerny. A co to znaczy? To znaczy, chłopcze, że nie jem mięsa, tylko rośliny. A czy przypadkiem nie widziałeś gdzieś w okolicy jaja dinozaura? Niestety nie widziałem, Henisiu. O, ale chyba wiem, jak wam pomóc. Jej! Dziękujemy, brontozaurze. Stąd dobrze widać całą okolicę. Ale obszar jest ogromny. Będziemy szukać jaja dinozaura przez cały dzień. Więc weźmy się do pracy od razu. Do dzieła! Powodzenia, Henisiu! Dzięki, brontozaurze! Cześć, triceratopsie! Czy widziałeś dziś może jaja dinozaura? Niestety, chłopcze, nie widziałem. Przez cały dzień zbieram owoce. Chcecie sałatki owocowej? Cześć, pterodaktylico. Czy widziałeś może w okolicy jakieś jaja dinozaura? Żałuję, Henisiu, ale nie. Przez cały dzień przygotowuję swoje dzieci do pierwszej lekcji latania. Proszę za mną! Cześć, ankylozaurusie. Czy widziałeś w okolicy jakieś jaja dinozaura? Przykro mi, Henisiu, nie widziałem. Cały dzień trenuję zamach. Uwaga! Przeszukaliśmy całą okolicę i nie znaleźliśmy żadnego jaja dinozaura. Nie martw się, przyjaciółko. Odpocznijmy chwilę na tych kamieniach i obmyślmy nowy plan. Henisiu, to nie jest kamień, to jest jajo dinozaura! Nareszcie nam się powiodło! I poszło nam dosyć szybko, biorąc pod uwagę, że cofnęliśmy się w czasie aż 65 milionów lat. W nogi! Papa, ankylozaurze! Papa! Papa, pterodaktylice! Papa, triceratopsie! Papa! O nie, Henisiu, to ślepy zaułek, mamy kłopoty! Proszę, nie pożeraj nas, wielki dinozaurze! Mama! Tu jesteś, mały, słodki tyraniku. Nic ci się nie stało, tak się martwiłam. Tyranozaurzyca nie miała zamiaru nas pożreć. Ona tylko chciała odzyskać swoje dziecko. Przepraszam panią. A na drugi raz nigdy nie dotykaj niewyklutego jaja. Dobrze, proszę pani. Obiecuję, że już nie będę. Poza tym, jak na jeden dzień wystarczy mi przygód. Dzień, w którym Heniś poznał kość dinozaura i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał kość dinozaura, znalazł z przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, kości dinozaura. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dzięki za pomoc w znalezieniu jaja dinozaura. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Heniś poznał. Furgonetkę lodziarza.
Słonetko. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Fantastycznie, dziękuję. Słońce świeci, a morze zaprasza do kąpieli. To po prostu wymarzony dzień na lody. Ja też tak uważam. Cieszę się, że spędzę cały dzień na plaży. Czy ktoś tu wspomniał, że ma zamiar spędzić cały dzień na plaży? Pamiętaj, żeby posmarować się kremem. Kremie przeciwsłoneczny. Moja mama posmarowała mnie przed wyjściem z domu. To bardzo dobrze, Henisiu, ale pamiętaj, by nasmarować się ponownie. I od czasu do czasu posiedź w cieniu. Och, i nie zapomnij o czapce. Nie zapomnę, kremie. Na pewno. W zasadzie to wiem, jak najszybciej schłodzić się w upał. Jedną porcją lodów z podwójną polewą czekoladową. Podasz mi furgonetko? O, przykro mi, Henisiu, ale nie mam dobrych wieści. Lodziarz jest jeszcze ciągle na wakacjach i wróci dopiero jutro. To bardzo zła wiadomość. Czy dobrze słyszę, nie dostaniemy lodów? Wszyscy mamy ogromną ochotę na lody. Przecież to najgorętszy dzień w roku. O, nie, Henisiu, spójrz na tę kolejkę. Wygląda na to, że wszyscy plażowicze mają ochotę na lody. O, gdyby był tu lodziarz, który by mi pomógł. Furgonetko, chyba wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać lodziarzem. Będę przygotowywał lody zgodnie z życzeniem klientów i je sprzedawał. Oho, to doskonały pomysł, Henisiu. Dziękuję. Zapraszam pierwszego klienta. Ja poproszę lody waniliowe z płatkami czekoladowymi i z polewą truskawkową. Już robię materacą. Dziękuję, kranie. Nie ma za co, Henisiu. Od czego powinienem zacząć? Chyba od rożka. Tu jestem, Henisiu. A do niego odmierzę porcję lodów. Odmierzone, Henisiu? A dla dekoracji dodam czekoladowy płatek i polewę truskawkową. Pięknie, gotowe. Dziękuję za współpracę. Nie ma za co, Henisiu. Proszę, materacu. Dziękuję, Henisiu. To delicje. Oho, gratuluję, Henisiu. Świetnie sobie poradziłeś, ale spójrz na tę kolejkę, strasznie długa. Obsłużenie tych wszystkich klientów zajmie nam wieczność. Nie martw się, furgonetko. Jeżeli się postaramy i będziemy sobie pomagali, na pewno obsłużymy ich w okamgnieniu. Gotowi? Gotowi, Henisiu! Zapraszam kolejnego klienta. Lody miętowe z czekoladową posypką. Smacznego parasolu. Dla mnie sorbet wiśniowy na patyku. Służę ci, ośle. Czy mogę prosić o bananowy deser lodowy? Proszę bardzo. Och, moje gratulacje, Henisiu. Udało ci się. Obsłużyłeś wszystkich naszych klientów. Halo, halo. O, przepraszam. Czy mogę prosić o lody waniliowe? O, wybacz mi, wiadereczko. Nie zauważyłem cię z góry. Już ci szykuję lody waniliowe. Przykro mi, Henisiu, ale lody waniliowe już się skończyły. No nie, Henisiu. Solidny lodziarz nie zawodzi swego klienta. Zrozumiałem, furgonetko. Już ja coś wymyślę. Proszę bardzo, wiadereczko. Co prawda nie ma już lodów waniliowych, ale może spróbujesz super kuper deseru Henisia. Jej, dziękuję, Henisiu. To są najprzepyszniejsze lody, jakie jadłem. Dzień, w którym Henisz poznał furgonetkę lodziarza i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał furgonetkę lodziarza, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, furgonetko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję, że pomogłeś mi obsłużyć klientów. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henisz poznał piłeczkę golfową. Dzień dobry.
dobry, Piłeczko. Cześć, Henisiu. Co słychać, Piłeczko golfowa? Jak zwykle dużo dobrego. Uwielbiam spędzać czas na polu do minigolfa. Mogę trochę się pobujać na równoważni. Powyglądać z wiatraka. I podbijać się. By w końcu doturlać się do dołka. Ale tu dobrze. Jej, to niesamowite. Chyba nie ma nic lepszego od mieszkania na polu do minigolfa. Jest, Henisiu. Ale mam jedno marzenie, lecz ono nigdy się nie spełni. Jakie, Piłeczko golfowa? Spacer po plaży? Pieczenie ciasta? Jedzenie serowych krakersów na księżycu? Marzę o czymś innym. Zawsze chciałam zagrać w prawdziwym turnieju golfowym. Takim, jakie pokazują w telewizji? Właśnie w takim. Och, gdyby zawodowy golfista zechciał mi pomóc. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Piłeczko. Mogę zostać zawodowym golfistą i wtedy razem weźmiemy udział w turnieju golfowym. Doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, Piłeczko. Zacznijmy od podstaw. Potrzebne nam są kije do golfa. Ktoś potrzebuje kijów do golfa? Owszem, torbo golfowa. Jaki kij jest ci potrzebny, Henisiu? Mam tu pitching wedge. Odbijam piłeczkę wysoko w górę. Mam puter? Ja jestem dobry w popychaniu piłeczki po trawie. A to ostatni, lecz nie mniej ważny driver. Ja umiem odbijać piłeczkę bardzo daleko, Henisiu. Więc ciebie użyję pierwszego, driverze. Och, nie zapomnij o mnie, Henisiu. Bez mnie nie wybijesz piłeczki. Gra polega na tym, żebym trafiła z te do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń. Dziękuję, Piłeczko. To do dzieła! I... Świetne uderzenie. Teraz wskakuj. Zapnij pas, a ja zajmę się resztą. Dzięki, wózku golfowy. Czy wszyscy gotowi? Jedziemy! Cześć, Fairway! Cześć, Henisiu! Cześć, Bunkrze! Cześć, Henisiu! Cześć, Ptaszku! Cześć, Orle! Cześć, Albatrosie! I ja! Cześć, Henisiu! Świetnie nam idzie. Jeszcze jedno takie uderzenie, Henisiu, i trafimy na green. Tutaj, Henisiu! Ale uważaj! Od zachodu nadciągają ciemne chmury. Spokojnie, Piłeczko. Dam sobie radę. Poproszę pitching wedge. Proszę, Henisiu. Dziękuję, Torbo. Uwaga, green. Piłka do dołka. I ja! Co za uderzenie, Henisiu. Leci prosto na green. O nie! Wiatr zdmuchnął moją piłeczkę do lasu. Co teraz zrobimy, Henisiu? Wylądowałam w najtrudniejszym miejscu na całym polu. Nigdy nie uda mi się stąd wydostać. Nie martw się, Piłeczko. Chyba mam pomysł. Poproszę puter. Powodzenia, Henisiu! Trzymajcie kciuki. Doskonałe uderzenie, Henisiu. Nie tylko trafiłam na green, ale udało się także zaliczyć dołek. Wielkie brawa! Dziękuję, Piłeczko golfowa. A teraz, kto ma ochotę zagrać ze mną w minigolfa? Dzień, w którym Henisz poznał piłeczkę golfową i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał piłeczkę golfową, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Piłeczko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi zagrać w turnieju golfowym. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... Komiks! Cześć, komiksie.
Cześć, Henisiu! Jak się dziś czujesz, komiksie? Fantastycznie, dziękuję ci! Czuję, że jestem najszczęśliwszym komiksem na świecie! Wokół mnie jest tyle cudownych zabawek! Znakomitych plakatów i kolorowych komiksów! Cześć, Henisiu! Cześć wam wszystkim! Komiksie, co to właściwie jest komiks? Komiks to taka krótka historyjka obrazkowa, Henisiu. Na każdej stronie znajduje się wiele rysunków, a każdy z nich jest osobnym kadrem. Zaś wszystkie stanowią opowieść. Rety, to niesamowite, komiksie. O czym są te historyjki? Sprawdźmy. Ten komiks jest o kosmicie, który awaryjnie ląduje w czyimś ogródku. Ten jest straszny, o nawiedzonym domu. A ten jest o pewnym kowboju na dzikim zachodzie. Icha! A o czym jest twoja historyjka? Moja historyjka jest o superbohaterze, który ratuje miasto przed atakiem ogromnego, straszliwego robota. Czy superbohater je uratował? Widzisz, Henisiu, z tym jest pewien kłopot. Kiedy mnie drukowano, wkradł się błąd i moje ostatnie strony są puste. Więc nie mam pojęcia, jak to się skończyło. Gdyby tylko był tu jakiś superbohater, który uratowałby miasto i zakończył tę historyjkę. Chyba wpadłem na świetny pomysł, komiksie. Mogę zostać super Henisiem, a ty byłbyś moim zaufanym pomocnikiem, komiks chłopcem. I razem możemy zakończyć tę historyjkę. To doskonały pomysł, super Henisiu. Ratunku, pomocy! Chwileczkę, mój super Henisiowy słuch coś mi podpowiada. Co takiego, super Henisiu? Odpowiada mi, że ktoś mnie wzywa, żebym mu pomógł. Więc na co jeszcze czekamy? Lećmy! Super Henisiu i komiks chłopiec na ratunek! Ha! Dziękujemy, super Henisiu! Nie ma na co auta! Dzięki, super Henisiu! Nie ma za co, kontenerowcu! Dzięki, super Henisiu! Nie ma za co, dmuchany zamku! Brawo, super Henisiu! Świetnie się spisałeś! Dzięki tobie całe miasto jest bezpieczne i zadowolone! To chlebuś z masłem dla super Henisia! Ale... o czym mówiłeś wcześniej? Czy to był... Ogromny, straszliwy robot! Zmykamy! Szybko! W dół, komiks chłopcze! I co teraz zrobimy? Podpowiedz! Nie pokonam tak ogromnego, straszliwego robota jak on! Widzisz, super Henisiu, zazwyczaj w komiksach superbohaterowie ratują sytuację za pomocą swojej super, kuper, ekstra wyjątkowej mocy! A co jest moją super, kuper, ekstra wyjątkową mocą? Powinniśmy się razem nad tym zastanowić. To pewnie coś, w czym jesteś bardzo dobry. Niezła myśl, komiks chłopcze, ale w czym jestem bardzo dobry? Wydaje mi się, że jesteś bardzo dobry w nawiązywaniu przyjaźni. To jest to! Moja super, kuper, wyjątkowa moc! Zaczekaj, komiks chłopcze, zaraz wrócę i to migiem! Powodzenia, super Henisiu! O, wybacz, panie ogromny, straszliwy robocie. Nie zamierzałem panu przeszkadzać, ale tak pomyślałem... może potrzebuje pan przyjaciela? Tak! Hurra! Udało ci się, super Henisiu! Uratowałeś miasto! Robot wcale nie chciał zniszczyć miasta, komiks chłopcze. Tylko starał się z kimś zaprzyjaźnić. Wygląda na to, że biedak w końcu znalazł super, kuper, ekstra wyjątkowego przyjaciela. Dzień, w którym Henisz poznał komiks i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał komiks, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, komiksie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. Dziękuję za pomoc w zakończeniu komiksu i uratowanie miasta. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... skarpetkę! Skarpetkę!
Cześć, skarpetko. Cześć, Henisiu. Jak się dziś czujesz? Fantastycznie, Henisiu. Właśnie zostałem wyprany, więc jestem świeży i niezwykle przejęty. W końcu to wyjątkowy dzień. Dlaczego jest wyjątkowy, skarpetko? Czy masz dziś urodziny? Czy to Wielkanoc? Czy to twój pierwszy dzień w szkole? Ha, znacznie lepiej, Henisiu. Dziś jest dzień przyjaciela. Jak ci wiadomo, skarpetka zawsze ma drugą do pary. Ja jestem lewą, a to moja najlepsza przyjaciółka, prawa skarpetka. Jesteśmy nierozłączną parą. Prawda, prawa skarpetko? Prawa skarpetko? O nie, Henisiu, gdzie ona jest? Nie martw się, skarpetko. Może nadal leży w koszu na pranie. Widzę tu błękitne dżinsy, czerwony sweter, majteczki w groszki. O, i kopertę z jakimś obrazkiem. Koperta z obrazkiem? Czy to nie dziwne, Henisiu? Co jest na obrazku? Jest na nim skarpetka i znak zapytania. To ona, Henisiu, moja przyjaciółka, prawa skarpetka. To pewnie wskazówka. Wskazówka? A co to takiego? To zwykle coś, co pomaga rozwiązać zagadkę. Jeśli podążymy za wskazówkami, na pewno odnajdziemy prawą skarpetkę. Gdyby był tu jakiś detektyw, który by mi pomógł... Chyba wpadłem na świetny pomysł, lewa skarpetko. Mogę zostać z detektywem i podążyć ze wskazówkami, by odnaleźć twoją skarpetkę do pary. Doskonały pomysł, Henisiu. Dziękuję za uznanie. Rozwiązując zagadkę, należy starannie zebrać materiał dowodowy, błyskotliwie dochodzić do sedna sprawy i uważać, żeby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Co to znaczy, Henisiu? To znaczy, że trzeba się pospieszyć i odczytać pierwszą wskazówkę. Skarpetki szukaj, wchodząc na szlak, który wytyczą dźwięki tik-tik-tak. O, rety, Henisiu, co to może znaczyć? Pomyśl, skarpetko, co takiego robi tik-tik-tak? Zegar? Doskonale! A gdzie znajduje się nasz zegar? W przedpokoju. Tak jest, dokładnie. Chodźmy, skarpetko. Nie ma czasu do stracenia. Cześć, zegarze. Cześć, Henisiu. Cześć, lewa skarpetko. W czym dziś mogę wam pomóc? Szukamy prawej skarpetki. Czy ją widziałeś? Żałuję, ale nie. Lecz mam tu coś, co może wam pomóc. Dzięki, zegarze. Spójrz, Henisiu, kolejna wskazówka. Gdzie mydło, ręczniki i gąbki, spytaj tę, która myje ci ząbki. Zęby myje szczoteczka do zębów. A gdzie znajdziemy szczoteczkę do zębów? W łazience! Doskonale! Dzięki, zegarze! Powodzenia, Henisiu! Powodzenia, skarpetko! Cześć, szczoteczko do zębów! Cześć, Henisiu! Cóż to sprowadza cię do łazienki? Uznałeś, że już trzeba umyć ząbki? Nie, szczoteczko do zębów. Rozwiązujemy zagadkę tajemniczego zniknięcia skarpetki. Może widziałaś prawą skarpetkę? Niestety nie widziałam jej, ale ktoś dzisiaj podrzucił nam do szafki nietypowy list. Kolejna wskazówka. Żeby otworzyć do zagadki drzwi, idź tam, gdzie ci się najlepiej śpi. Myślę, że najlepiej mi się drzemie w moim łóżku. A twoje łóżko jest w twoim pokoju. No właśnie! Chodź ze mną, skarpetko. Dzięki, szczoteczko do zębów. Nie ma za co, Henisiu. Co się znowu stało? Dlaczego jest tak ciemno? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Przyjaciela. Brawa, skarpetko, to ty? Dla mnie zadałaś sobie tyle trudu. Co za cudowna niespodzianka. A więc, lewa skarpetko, ona wcale nie zaginęła. Tylko w tajemnicy planowała dla ciebie przyjęcie niespodziankę. Na cześć naszej uroczej pary najlepszych przyjaciół. Hip, hip, hurra! Dzień, w którym Heniś poznał skarpetkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał skarpetkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Woła lewa skarpetko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki za rozwiązanie zagadki i odnalezienie mojej przyjaciółki. Nie ma za co, lewa skarpetko. Miłego dnia. Pa, 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 Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Henisz poznał księżyc. Cześć, księżycu! Cześć, Henisiu! Jak się dzisiaj miewasz?
Fantastycznie, Henisiu. Niebo jest czyste, a wokół mnie krążą piękne gwiazdy. O, też wymyślił. Księżycu. Co, Henisiu? Czy to prawda, że jesteś zrobiony z sera? Żałuję, ale nie. Choć serowe krakersy to mój ulubiony przysmak. Zaś ja jestem tylko starą skałą. Szkoda, księżycu, że jesteś tylko starą skałą, bo serowe krakersy to też mój ulubiony przysmak. A czy wiesz, Henisiu, kto jeszcze je lubił? Nie kto inny jak Neil Armstrong. Neil Armstrong? Jej, niesamowite, księżycu! Kim jest Neil Armstrong? To pierwszy astronauta, który chodził po księżycu. Wow! Kto to jest astronauta? Astronauta to ten, kto lata w kosmos. Kosmos. Szuka innych planet. I podróżuje w głąb Układu Słonecznego. Chyba wpadłem na świetny pomysł, księżycu. Też mogę zostać astronautą. Poleciałbym do ciebie i zrobilibyśmy sobie piknik z serowymi krakersami. To doskonały pomysł, Henisiu. Kadet Henis melduje gotowość do lotu. O! Cześć, superkomputerze. Cześć, Henisiu. O! Juhu! Cudnie, udało się. O. Psst, Henisiu, spójrz w dół. Chwyć mnie oburącz. Dasz sobie radę. Dzięki, sterze. Powodzenia, Henisiu! Powodzenia, Henisiu! Dziękuję wam. To takie pasjonujące, Henisiu. Nie mogę się doczekać, kiedy tu przylecisz. Och, jeszcze coś. Co takiego? Nie zapomnij zapiąć pasa. Jestem tutaj, Henisiu. Aha. Odpalić! Leć, leć, leć w górę, Henisiu. Juhu! Cześć, Marsie! Cześć, Jowiszu! Cześć, Saturnie! Cześć, Henisiu! Cześć, satelito! Cześć, stacja kosmiczna! Cześć, Henisiu! Doskonale ci idzie, ale pamiętaj, skręć w lewo, dalej prosto i będziesz tu lada chwila. Dobrze, księżycu, tak zrobię. O, i oczywiście uważaj na meteory. Meteory? Co to są meteory? Jesteśmy! Skałami! Z przestrzeni kosmicznej! Które spadają! Na ziemię! O, rozumiem. Dzięki. Nie ma za co! Wychodź ostrożnie i w imieniu całej załogi rakiety dziękuję ci za wspólny lot. Ja też wam dziękuję, rakieto. Księżycu, gdzie się rozłożyć z piknikiem? Wszystko jedno. Może być tam, gdzie stoisz. Dobra myśl, księżycu. Kto ma ochotę na krakersy? Dzień, w którym Henis poznał księżyc i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henis poznał księżyc, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, księżycu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za niezwykły piknik. Nie ma za co. Dobrej nocy. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, księżycu. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał... ciasto! Cześć, ciasto. Cześć, Henisiu! Jak się dzisiaj miewasz? Jestem taka przejęta. Nigdy nie uwierzysz, co mnie dziś czeka. Powiedz, co takiego? Czy jedziesz na wakacje, przeprowadzasz się lub wybierasz się do cyrku?
Nie? Nie zgadłeś. Zostanę tortem urodzinowym małej dziewczynki. To świetna nowina. Pomożesz sprawdzić, czy nie brakuje mi czegoś z listy? Oczywiście, że tak. Niech się przyjrzę. Punkt pierwszy to... posypka. Jest. Świeczki. Są. I ostatnie, lecz istotne, tort ma być trzywarstwowy. Też jest. Och, jestem taka przejęta. Czekaj, co? Trzywarstwowy? Ja mam tylko jedną warstwę. Nie wystarczy mnie dla całej rodziny i przyjaciół. A przecież każdy powinien spróbować tortu, prawda? Właśnie. Trzeba upiec dwa dodatkowe blaty. Gdyby był tu jakiś cukiernik, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, ciasto. Zostanę cukiernikiem i pomogę ci upiec dodatkowe blaty tortu. To doskonały pomysł, Henisiu. Umyj tylko ręce i możemy zacząć pracę. Słusznie, ciasto. Dziękuję, kranie. Nie ma za co, Henisiu. Składniki ciasta. Pomożecie mi? Pomożemy, Henisiu! Ojejku! Zapowiada się smaczniej niż placek truskawkowy z czekoladową polewą. Jaja, mąka, masło, cukier meldują gotowość do usług. Dobrze, jaja wskakują do miski pierwsze. To dla nas zaszczyt pomóc w tym projekcie. Teraz ty, mąko, i ty, masło. A na koniec poproszę trochę cukru. Idzie ci jak po maśle, Henisiu. Trzeba teraz wszystko wymieszać. Na gładką masę. Cześć, mikserze. Gotowy do pracy? Czekam na twój rozkaz. Starczy. Gotowe. Dzięki, mikserze. Cała przyjemność po mojej stronie. Gratuluję, Henisiu. W tym tempie skończysz, zanim zdążę powiedzieć. Brzoskwiniowa beza z czekoladą. Dzięki, ciasto. Teraz przeleję masę do tortownic. I wstawię je do piekarnika. Cześć, piekarniku. O, cześć, Henisiu, mój mały kuchciku. Co masz dla mnie do upieczenia? Pyszny tort urodzinowy. O, cudownie. Hola, hola. Czy chcesz się poparzyć? Bezpieczeństwo przede wszystkim! Słusznie, rękawice. Lepiej wy to zróbcie. Zajmę się twoim ciastem troskliwie. Niedługo będzie gotowe. Można wyjąć, Henisiu. Co za apetyczny zapach. Cofnąć się, cofnąć się. Idzie gorące ciasto. Dzięki, rękawice kuchenne. Henisiu, zaraz ktoś przyjdzie odebrać tort, a dodatkowe blaty nie są przełożone. Musimy się pośpieszyć. Spokojnie, ciasto. Jak wystygną, to zacznę je dekorować. O, Henisiu jest przepiękny. Nie, czegoś jeszcze mu brakuje. O, Henisiu, jestem tak szczęśliwa, że chcę wołać uuu! Spisałeś się na medal. Dzięki, ciasto, ale sam bym tego nie dokonał. Wszyscy bardzo mi pomogliście. Dzień, w którym Henisz poznał ciasto i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał ciasto, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, wiesz? Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za zrobienie najlepszego tortu na świecie. Nie ma za co. Baw się dobrze na urodzinach, dziewczynki. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo! Dzień, który Henisz poznał... Goryla! Cześć, Gorylu! Cześć, Henisiu! Jak się dzisiaj czujesz? Po prostu cudownie. Ten park narodowy to luksus. Jedzenie podają mi na tacy. Mam banany, bambusy, a nawet mango. Cześć, Henisiu! Jest prawie tak pięknie, jak w moim starym domu.
O, Gorylu, gdzie mieszkałeś, zanim trafiłeś tutaj? Mieszkałem w tropikalnym lesie na górzystych terenach Afryki. Lecz nagle ludzie wycięli las, więc trafiłem tutaj, gdzie cieszę się ciszą i bezpieczeństwem. A to co, Gorylu? Czy to tobie burczy w brzuchu? Nie, Henisiu. To chyba tygrys. Mój najbliższy sąsiad. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Pewnie mu coś dolega. Powinniśmy sprawdzić, Gorylu. Dobra myśl, Henisiu. Zapiąć pasy! Następny postój! Ostoja tygrysa! Cześć, tygrysie! Czy wszystko w porządku? O, ja nieszczęsny! Co za ból! Co za udręka! Co za nieszczęście! Czuję, że jestem chory! Tak bardzo, bardzo chory! O, ho, 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 ho. Zawsze, kiedy ja czuję się chory, moja mama zabiera mnie do lekarza! I lekarz zawsze mi pomaga! Racja, Henisiu! Trzeba zadzwonić do weterynarza! Weterynarza? Kim jest weterynarz? To jest lekarz dla zwierząt. Ratuje ranne zwierzęta i leczy chore. Skąd wziąć tego, który pomoże tygrysowi? Chyba wpadłem na świetny pomysł, Gorylu. Mogę zostać weterynarzem i sprawię, że tygrys poczuje się lepiej. To doskonały pomysł, Henisiu. Dzień dobry, tygrysie. Jestem doktor Henisz. Ja i mój asystent Goryl zajmiemy się tobą. O nic się nie martw, będzie dobrze. Proszę, usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Relaks? Relaks? Ciekawe, jak ja w takiej sytuacji mam się zrelaksować? Postaraj się oddychać głęboko. Oddychaj tak. Wdech nosem, wydech przez usta. Bardzo dobrze. Ale ten ból to udręka. Gdybym tylko miał coś, co odwróciłoby moją uwagę od tych męczarni. Co robić, Henisiu? O, mam pomysł. Co powiesz na lizaka na uspokojenie? O, jesteś szalenie miły. Chętnie spróbuję. Smak mięsa, mój ulubiony. Gorylu, musimy szybko działać. Ten lizak nie starczy na długo. Racja, Henisiu. Daj rozkaz. Jesteśmy po przeszkoleniu. Gotowi do akcji. Doskonale, no to do biegu. Gotowi? Start! Cześć, stetoskopie! Cześć, Henisiu! Cześć, oftalmoskopie! Cześć, Henisiu! Cześć, termometrze! Cześć, Henisiu! Nie wiem, czy pomogliśmy. Dziękuję, zrobiliście, co mogliście. Sprawdziliśmy chyba wszystko. Temperaturę, jego uszy i oczy. Zbadaliśmy go od stóp do głowy. To jest to, Gorylu! Jego stopy! Nie obejrzeliśmy jego łap! Już chyba wiem, co mu dolega. Hej, zostaw mnie, pęseto! Zostaw mnie! Mam cię! W poduszkę wbił mu się kolec. Wielkie brawa, Henisiu! Wielkie brawa! No to skończę. Na czym to ja stanąłem? Ach tak. O, ja biedny! Moja bolo... Już mi przeszło. Ostry kolec wbił ci się w łapę. Ale już po strachu. Wyciągnęliśmy go. Powinieneś czuć się dobrze. O, bardzo ci dziękuję, Henisiu. Nie ma za co, bo to była moja praca. Dzień, w którym Henisz poznał goryla i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał goryla, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Nie woła, Gorylu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za wyjęcie mi kolca z łapy. Nie ma za co, tygrysie. Miłego wieczoru. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, Gorylu. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Górę! Cześć, Góro! Cześć, Henisiu! Jak się dziś miewasz, Góro? O, jestem szczęśliwy jak świstak! Widok stąd zabiera wprost dech w piersiach. Góro, dlaczego masz tyle śniegu na szczycie, skoro jest lato?
Im wyżej się wspinasz, tym robi się zimniej. Niektóre góry są tak wysokie, że śnieg na ich szczytach nigdy nie topnieje, no bo jest tam bardzo, bardzo zimno. Cudnie! To tak, jakbyś miał na głowie czapę z puszystego śniegu. Trafne określenie, Henisiu. Prawdopodobnie dlatego nazywają mnie górą w śniegowej czapie. Chciałbym być taki wysoki jak ty, góro. Ho, 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 ho. Masz jeszcze czas, żeby urosnąć, Henisiu, mój chłopcze. Czy coś ci dolega? Uwiera mnie flaga, którą zatknął wspinacz, kiedy się na mnie wspiął. I nie mogę się podrapać, a na szczycie strasznie mnie swędzi. Bo nie ma nic gorszego od swędzenia, kiedy nie możesz się podrapać. Wierz mi, swędzi mnie jak zapchlonego psa. Gdyby znalazł się jakiś wspinacz, który wspiąłby się na mnie, usunął flagę i porządnie mnie podrapał. Chyba wpadłem na świetny pomysł, góro. Gdybym został wspinaczem, wtedy wspiąłbym się na szczyt, zdjąłbym flagę i porządnie cię podrapał. To doskonały pomysł, Henisiu, ale pamiętaj, bądź bardzo, bardzo ostrożny. Będę, góro, to się wspinam. Ta wspinaczka zajmie mi ze 100 lat. Nie, jeśli ja cię poprowadzę. Cześć, koźle górski. Skorzystam z twojej pomocy. Z prawdziwą przyjemnością poprowadzę cię na tę bardzo wysoką górę. Meandrami znanymi tylko w tajemniczonym. Nie bardzo wiem, o co ci chodzi. Powiedziałem, za mną, Henisiu. Jak mu zaufam, to może naprawdę będę na szczycie dużo szybciej. Tak, trzymać, Henisiu! Nie poddawaj się! Cześć, ptaszki! Cześć, Henisiu! Szybciej! Cześć, śmigłowcu ratowniczy! Cześć, Henisiu! Cześć, człowieku śniegu! Cześć, Henisiu! Teraz musisz jeszcze pokonać linowy, prymitywny mostek, zachowując przy tym ciszę i spokój. Góro, już prawie jesteśmy! Pośpiesz się, Henisiu! Swędzi mnie, jakbym był pocięty przez pchły, które uciekły z cyrku! Cześć, mostku! Cześć, Henisiu! Czy mogę przejść przez ciebie na drugą stronę tego wąwozu? Ależ oczywiście, Henisiu. Bądź ostrożny. Pierwsza deska niebezpiecznie się chwieje. Będę, mostku. Będę. O! O-o! A może to była czwarta deska? O! Henisiu! Spokojnie, Henisiu. Trzymam cię. Mało brakowało, śmigłowcu ratunkowy. To mój zawód, Henisiu! To mój zawód! Dziękuję, śmigłowcu ratunkowy. Nie ma za co, Henisiu. No dobra, góro. Gdzie jest ta flaga? Obok ciebie, na skalnej półce, chłopcze. Jak, góro? Fantastycznie, Henisiu. Czuję się po prostu wspaniale. Już mnie nic nie swędzi. To bułka z masłem dla Henisia, wspinacza wysokogórskiego. Dzień, w którym Henisz poznał górę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał górę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, góro. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, chłopcze. I dzięki za podrapanie mnie. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... Żonkila! Cześć, Żonkilu. Cześć, Henisiu. Jak się dziś masz, Żonkilu? Doskonale, Henisiu. Nade mną jest słonko, a pode mną smaczna ziemia. Żonkilu, powiedziałeś smaczna? O tak, Henisiu. Rośliny takie jak ja pobierają różne substancje z powietrza i z ziemi, a potem wykorzystując słońce zamieniają je w pożywienie. Jej, Żonkilu, to niesamowite.
O, a tak w ogóle to mam dobre wieści. Jutro do mojego ogrodu wprowadzają się nowe rośliny. Będzie okazja, żeby zyskać nowych przyjaciół. Wiem, Henisiu. Nie mogę się doczekać. Wreszcie będę miał z kim porozmawiać. Całe moje towarzystwo to ta wiecznie śpiąca chmurka. Jutro będzie lepiej, Jeankilu. Co to za dźwięk? Przesyłka specjalna dla pana Jeankila. Czekaj! To musi być jakaś pomyłka. Nie mam czasu na pogaduszki. Muszę dostarczyć masę przesyłek. Miłego dnia! Wszystko w porządku, Jeankilu? Sadzonki przyjechały o dzień wcześniej, a ogrodnik jest do jutra na wakacjach. Ale dzisiaj trzeba je posadzić i oczywiście podlać? Zgadza się, Henisiu. Gdyby tu tylko był jakiś ogrodnik. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Jeankilu. Mogę zostać ogrodnikiem i pomogę ci posadzić twoich nowych przyjaciół. Doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, zróbmy to po kolei. Najpierw wykopmy dołki, by posadzić w nich tę spragnioną wody gromadkę. Łopata! I szpadel! Do twych usług! Nie zapomnijcie o mnie! Och, łopatko, jesteś taka urocza! No to ogrodnicy, weźmy się do kopania! Cześć, Lilie! Cześć, Henisiu! Cześć, Maki! Cześć, Henisiu! Cześć, Róże! Cześć, Henisiu! To we! Teraz, kiedy wszystkie rośliny siedzą sobie wygodnie w ziemi, muszą się napić wody. Wody! Wody! Usycham bez wody! Masz rację, Jeankilu. Czy ktoś gdzieś widział konewkę? Tu jestem, Henisiu, ale nie uwierzysz, co się stało. Pozwól ze mną. Wszystko w porządku, kranie? Tak mi przykro, Henisiu. Wcale nie chciałem cię zawieść. Co się stało? To przez ten katar sienny spędzą mnie oczy i drapie mnie w gardle, a najgorsze, że mam zapchaną rurę. To znaczy, że nie da nam wody, a rośliny są takie spragnione. Co teraz będzie? Chwileczkę. Mam chyba pomysł. Jesteście gotowi? To odliczamy. Raz, dwa, trzy... Chmurko! Zbudź się! Kto tam? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Cześć, ogrodnicy! Wybacz, Chmurko, że cię zbudziliśmy. Ale musisz nam pomóc. Oczywiście, że chętnie wam pomogę. O co chodzi? Będziemy ci bardzo wdzięczni, jeśli zrobisz to, co chmury deszczowe potrafią najlepiej. Daj nam deszcz! O, z wielką przyjemnością, Henisiu! O, dzięki, Chmurko! Uwaga, na miejsca! Przygotować się? Deszcz! Bardzo proszę! Nie bójcie się, o was deszcz pamiętam! Dzięki za deszcz, Chmurko. Rośliny wyglądają zdrowo. A skoro już się obudziłaś, to może wreszcie spędzisz trochę czasu razem z Jeankilem. O, będzie mi miło. Mnie też. Hurra! Dzień, w którym Henisiu poznał Jeankila i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał Jeankila, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Jeankilu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję za pomoc w ogrodzie. Nie ma za co. Miłego dnia! Pa, pa, Henisiu! Pa! Pa, pa! Już idę, mamo! Dzień, który Henisiu poznał koparkę! Cześć, koparko! Cześć, Henisiu! Jak się dziś miewasz? Cudownie! Nic nie da ci tyle energii do pracy na budowie, co herbatka. Koparko, co budujesz? Dziś buduję dom, Henisiu. Piękny, nowy dom mieszkalny dla ludzi. Budujesz dom? Jej, to pewnie ciężka praca. Żebyś wiedział, dlatego na placu budowy wspierają mnie przyjaciele. Cześć, Henisiu! Cześć, budowniczowie! Ale, koparko,
Nie widzę, żeby akurat teraz coś tu się budowało. Słuszne spostrzeżenie. Majster powinien tu być już godzinę temu. Zadzwonię do niego. Halo? Halo, czy to pan majster? Tak, tak. Czyżby? O nie, przykra wiadomość. Co mu się stało? Złapał gumę? Zgubił klucze? A może pomylił place budowy? Stało się coś znacznie gorszego. Zjadł za dużo fasoli i rozbolał go brzuch. O nie! Nie ma nic gorszego od bólu brzucha. Jest coś jeszcze gorszego, Henisiu. Jeśli nie znajdziemy innego majstra, nie zdążymy zbudować domu na czas. Koparko, wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać majstrem i wtedy pomogę ci na czas zbudować dom. Doskonały pomysł, Henisiu. Do dzieła! Punktualność jest cnotą. Udało wam się zdążyć. Może w końcu zbudujemy ten dom. Przystąpić do pracy. Tak jest, panie Młocie, ale najpierw musimy z Henisiem zajrzeć do rysunku. Czy ktoś wołał rysunek techniczny? Cześć, rysunku. Cześć, Henisiu. Rysunku, wytłumacz się Henisiowi, żebyśmy w końcu mogli zbudować ten dom. Rozkaz! O, rysunek techniczny to plan domu zaprojektowanego przez architekta. Na takim rysunku muszą być zaznaczone wszystkie wymiary. Zanim się przystąpi do budowy, najpierw trzeba obejrzeć plan. Dokładnie, Henisiu. Żeby koparka wiedziała, gdzie ma kopać i jak głęboko. Nic dodać, nic ująć. Dobrze, rozumiem. Teraz zbliżcie się wszyscy na chwilę. Budowa tego domu nie będzie łatwa. Włożymy w nią dużo pracy. Ale jeśli będziemy ze sobą współpracować, jako zespół, to zbudujemy najlepszy dom na świecie! Hurra! Dziękuję wszystkim. Bierzmy się do pracy! Brawo, betoniarko! Dzięki, Henisiu! Świetnie, młotku! Dzięki, Henisiu! Pięknie, cegły! Dzięki, Henisiu! No tak, jeszcze jedno pociągnięcie pędzlem i... gotowe! Dobra robota! Tak! No nie wiem, Henisiu, coś mnie tu niepokoi. Tak, masz rację, nasz dom jest krzywy. Niewiarygodne! Krzywy dom to jest plac budowy, a nie jakaś piaskownica! Szeregowy Henis, wytłumaczcie się nam! Nie martw się, sierżancie, chyba mam pomysł. Za mną, koparko! W porządku, gotowa? Jestem gotowa. Dobrze, to do dzieła! Dzięki, Henisiu. Dzięki, koparko. Nie ma za co, domku. Bardzo sprytnie, Henisiu. Wiesz, bez ciebie nie poradziłbym sobie. Skoro skończyliśmy, to chyba należy nam się po kubku ciepłej herbaty. Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał koparkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał koparkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, koparko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za pomoc na budowie. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo.